Piuk radzi. Ogrzewanie gazem wciąż dobry wybór. 10 argumentów. Ogrzewanie domu kotłem gazowym to wciąż najbardziej oczywisty wybór źródła ciepła, szczególnie jeśli w ulicy jest sieć gazowa. Jeśli masz wątpliwości, poznaj 10 argumentów za tym, by wybrać ogrzewanie domu gazem. Unia Europejska nie planuje wykluczyć gazu jako źródła ciepła. Co jest faktem? Faktem jest, że w najbliższych 3-4 latach ma być wprowadzony zakaz wsparcia. Nie zakaz używania, tylko wsparcia finansowego dla instalacji kotłów gazowych. Druga sprawa, od 2029 roku, zgodnie z założeniami RePowerEU, jest propozycja, aby zakazać montażu samodzielnych kotłów gazowych w nowych budynkach. Ale znowu kocioł gazowy w układzie hybrydowym, czy z pompą ciepła, czy z kolektorami słonecznymi, czy z innymi źródłami ciepła, jak najbardziej będzie dozwolony. Kocioł kondensacyjny to urządzenie bardzo wydajne. Kotły gazowe są w dalszym ciągu nowoczesne, w dalszym ciągu są oszczędne, w dalszym ciągu są czyste, jeżeli chodzi o emisję. Producenci dopracowali technikę kondensacyjną do perfekcji. Praktycznie biorąc, w tej chwili nie ma kiepskich kotłów gazowych na rynku. Jest sieć autoryzowanych instalatorów i sieć serwisowa. Kotły gazowe, żeby być wprowadzone do obrotu, muszą przejść przez badania. I te badania muszą być dokumentowane, muszą być certyfikowane ze względu bezpieczeństwa. Dużym atutem jest autoryzowana sieć instalatorów, autoryzowana sieć serwisowa. Prawidłowy montaż, co jest ogromnie ważne w pompach ciepła, gdzie niestety w tej chwili wielu instalatorów się uczy dopiero tego programu. I o tyle w gazie instalatorzy mają doświadczenie już wieloletnie. Błędy przy montażu się pojawiają bardzo rzadko. Inwestycja w ogrzewanie gazem jest tańsza niż w pompę ciepła. Inwestycja w ogrzewanie gazowe obecnie jest dużo tańsza, choćby porównując cenę zakupu kotła gazowego i cenę zakupu pompy ciepła. Poważnym błędem jest montaż pompy ciepła w domu przed termomodernizacją. Pompa ciepła nie wybacza błędów. To jest bardzo dobre urządzenie, bardzo dobre, z dużą przyszłością i na pewno pompy ciepła w przyszłości będą odgrywać w miksie energetycznym ważną rolę, ale należy pamiętać, że nie wszędzie można je zastosować. Budynek musi być docieplony, pompa ciepła musi być dobrze dobrana. W wyniku zeszłorocznej akcji nagonki na kotły gazowe bardzo często nieuczciwi oferenci proponowali, czy wręcz bym powiedział, wciskali pompy ciepła o małej mocy do budynków, powodując później frustrację u użytkowników ze względu na rachunki i na temperaturę pojącą w domu. Kocioł gazowy w tym momencie sobie poradzi dużo lepiej. Natomiast oczywiście nie należy zapominać o tym, że prace termomodernizacyjne należy przeprowadzać choćby nawet etapami w miarę możliwości finansowych. Wtedy dopiero, kiedy budynek będzie dobrze docieplony i będzie spełniać pewne parametry efektywności energetycznej, wtedy oczywiście jak najbardziej pompa ciepła się sprawdzi. Kocioł gazowy świetnie działa w układzie hybrydowym z innym urządzeniem grzewczym. W budynkach, które wymagają docieplenia, a gdzie perspektywicznie to docieplenie można przeprowadzić, takim bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie instalacji hybrydowej. Przykład pompy ciepła, gdzie możemy zastosować pompę ciepła o mniejszej mocy, która oczywiście nie będzie w tym momencie mogła działać przez cały rok ze względu na to, że w ekstremalnych warunkach temperaturowych może nie wystarczyć. Wtedy mamy do pomocy kocioł gazowy, który w okresie szczytowym się włącza. Mamy to bezpieczeństwo, że kocioł gazowy pomoże pompie ciepła. Dlatego stwarzanie sztucznej konkurencji pomiędzy pompą ciepła a kotłem gazowym raczej jest tutaj nierozsądne. Lokalne sieci energetyczne są przeciążone. Gaz to niezależne źródło energii. W rejonach, gdzie zwiększyło się zapotrzebowanie na energię elektryczną, czy to przez montaż dużej ilości pomp ciepła, przez ładowarki do samochodów elektrycznych, zaczęły występować problemy z napięciem. Z punktu widzenia odbiorcy, dywersyfikacja źródeł, to znaczy posiadanie przyłącza gazowego i posiadanie energii elektrycznej, choćby nawet po to, żeby zasilić taki układ hybrydowy, idzie w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i odciążenia lokalnej sieci energetycznej.
cena gazu jest relatywnie niska. 2022 roku to był rok spekulanta. Gaz jako pierwszy podrożał ze względu na groźbę ograniczenia czy zamknięcia dostaw z Rosji, ale okazało się, że w ciągu roku gaz potaniał dziesięciokrotnie. Mówimy tutaj o giełdzie europejskiej. Udało się także zdywersyfikować kierunki, że tak naprawdę brak gazu z Rosji został skompensowany dostawami gazu płynnego z innych kierunków świata. Na modernizację z węgla na gaz otrzymasz dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Czy kotły gazowe będą wspierane dalej w ramach Czystego Powietrza? One powinny być wspierane i prawdopodobnie będą wspierane dalej do samego końca, dlatego że takim najprostszym sposobem pozbycia się smogu jest zastosowanie kotła gazowego. Kotły gazowe mogą też spalać inne gazy. Nie bójmy się gazu. Przyszły miks energetyczny będzie obejmował zarówno ogrzewanie elektryczne z wykorzystaniem pomp ciepła, jak również wykorzystaniem gazu, ponieważ odchodzenie od gazu ziemnego nie oznacza wcale odchodzenia od gazu całkowicie, bo mamy gazy odnawialne. W tej chwili są zaawansowane prace nad tym, żeby od 2029 roku wszystkie kotły gazowe, jakie będą wprowadzane na rynek, były dostosowane do bycia zasilanym wodorem. Natomiast obecnie wprowadzane kotły gazowe na rynek już w tej chwili mogą być zasilane mieszanką gazu, metanu, zawierającą 20-20% wodoru. Urządzenia, które obecnie wykorzystują gaz ziemny jako paliwo, albo już są dostosowane, albo mogą być w prosty, tani sposób przezbrojone na to, żeby wykorzystywać nowy rodzaj paliwa. Zobacz kolejne odcinki naszego poradnika. Zapytamy właścicieli domów ogrzewanych gazem i instalatorów, jakie mają doświadczenia i co radzą.